Szanowni Państwo, przed nami szczególny czas świąt wielkanocnych. Niestety, będzie to już druga Wielkanoc, którą przeżywać będziemy w warunkach pandemii. Gdy przed rokiem oswajaliśmy się z takimi pojęciami jak koronawirus, COVID-19 czy lockdown, nie spodziewaliśmy się, że także kolejna Wielkanoc naznaczona będzie w tak dużym stopniu piętnem pandemii. Dowodzi to, jak nieprzewidywalny jest rozwój sytuacji, jak ważne jest, abyśmy pozostawali w pełnej gotowości na różne scenariusze rozwoju sytuacji epidemicznej, by móc elastycznie dostosowywać formy naszego działania do aktualnych uwarunkowań. W ostatnich tygodniach obserwujemy w naszym kraju bardzo gwałtownie wzbierającą trzecią falę zachorowań, co skutkuje wprowadzaniem koniecznych w tej sytuacji ograniczeń w sferze życia społecznego, gospodarczego. Ograniczenia te dotykają każdego z nas, a w naszym akademickim wymiarze przekładają się na organizację pracy dydaktycznej, artystycznej, naukowej i administracyjnej. Ponownie zmuszeni zostaliśmy do zmiany zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych. Chciałbym raz jeszcze wszystkim Państwu serdecznie podziękować za to przede wszystkim, że nieuniknioną w obecnych warunkach decyzję o zmianie zasad funkcjonowania naszej uczelni przyjęli Państwo ze zrozumieniem, a zmiana ta dokonała się płynnie. Dowodzi to naszego profesjonalizmu i głębokiej odpowiedzialności. Patrząc w przyszłość, i tę najbliższą, i tę dalszą, nie zatracajmy jednak optymizmu. W nieodległej perspektywie nastąpi wyhamowanie wzrostu liczby zachorowań, następnie stabilizacja i odwrócenie trendu. W nieco dalszej perspektywie uzyskamy tak zwaną odporność populacyjną jako wynik zaszczepienia coraz większej części naszego społeczeństwa. Efekty realizacji Narodowego Programu Szczepień będą coraz wyraźniej dostrzegalne. Przełoży się to także na stopniowe wycofywanie obostrzeń w naszej uczelni. Warto przypomnieć, że mimo pandemicznych ograniczeń w uczelni naszej realizowanych jest w sposób zdalny wiele ciekawych inicjatyw, jak chociażby cykl streamingowych koncertów, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wydarzenia takie potwierdzają, że nawet w szczególnie trudnych warunkach Państwa aktywność, energia, kreatywność nie słabną, co jest dobrym prognostykiem na pozostałą część semestru letniego. Ważne, że pandemia nie stała się jedyną determinantą naszego życia i niech tak pozostanie aż do jej kresu, którego, jestem przekonany, doczekamy w dobrej kondycji i w pełni sił. Przekonanie to chciałbym połączyć z najlepszymi życzeniami, które kieruję do wszystkich Państwa, członków naszej akademickiej wspólnoty, do pracowników, studentów i doktorantów, ale także do absolwentów i przyjaciół naszej uczelni. Życzę, aby święta wielkanocne były dla każdego z Państwa czasem pięknej harmonii, by umocniły ducha optymizmu, przyniosły wewnętrzny spokój i tak ważną w aktualnej sytuacji nadzieję. Nadzieję na pomyślną przyszłość. Życzę Państwu i Państwa bliskim dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.